52 sekundzie dogrywki, złotą bramkę na wagę zwycięstwa i wyrównania rywalizacji finału Sanockiej Ligi Unihokeja zdobywa Hubert Popiel w rywalizacji Interklub Sanocki Niedźwiedzi i Wieniczanka Wilki 2 Sanok. Remis 1-1. To radość pewnie, że ta rywalizacja jeszcze się toczy. Oczywiście, za tydzień będziemy grali decydujący mecz i tak jak w tym tygodniu damy z siebie wszystko. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Jak widać, dzisiaj pokazaliśmy, że potrafimy walczyć do samego końca. Mhm. 10 bramek w finale, to tak bardziej chyba drużyny postawiły dzisiaj na ofensywę. Tak, no dzisiaj raczej drużyny w defensywie zbyt dobrze nie grały, ale przełożyło się to na ofensywę. Spotkanie bardzo fajne, lecz nie ustrzegliśmy się wielu błędów. Na pewno lepiej dla całej rywalizacji SLU, gdyż za tydzień będzie można zobaczyć kolejny finał w naszym wykonaniu i drużyny Niedźwiedzi. Myślę, że brakowało nam koncentracji w tych kluczowych momentach, gdyż strzelaliśmy, tak jak pan powiedział, na tą jedną bramkową przewagę i po czym po kilkunastu sekundach, kilkudziesięciu traciliśmy bramkę. Niestety nie udało się dzisiaj wygrać, choć mieliśmy taki zamiar i zakończyć rywalizację 2-0.